No to zobaczmy. Pierwsza operacja spłacono zobowiązanie wobec dostawcy przelewem bankowym. Widzimy, że bierze tutaj udział w tym zapisie konto aktywny, rachunek bankowy i konto pasywne rozrachunki z dostawcami, czyli już na pewno jest to operacja mieszana, czyli wpływająca i na elementy majątku, i na źródła finansowania. Teraz rachunek bankowy, zapis po stronie kredytowej to zmniejszenie stanu, czyli zmniejszenie aktywów. Zapis po stronie debetowej na koncie pasywnym to również zmniejszenie stanu pasywów, czyli jest to operacja wpływająca i na aktywa, i na pasywa, zmniejszając stan aktywów i pasywów, czyli ten typ czwarty, o którym mówiliśmy przed chwilą. Odbiorca uregulował należność za dostawę towarów przelewem na kwotę 30 tys. zł. Z jednej strony widzimy, że mamy tutaj konto aktywne dotyczące należności, czyli te rozrachunki z odbiorcami, zapis zmniejszający stan. Na tym koncie, a z drugiej strony, rachunek bankowy to znów konto aktywne, zwiększenie stanu. Czyli ta operacja wpływa tylko i wyłącznie na pozycję aktywów, zmniejszając jedną, a zwiększając drugą. Czyli jest to ten typ pierwszy, który zmienia tylko pozycję aktywów. Kolejna operacja to zakupiono na kredyt kupiecki komputer w kwocie 8000 zł. Powiedzieliśmy, że z jednej strony zwiększa nam się stan majątku. Poprzez nowy element majątku odzwierciedlony na koncie środki trwałe, czyli koncie aktywnym, i mamy tutaj zwiększenie o kwotę 8000 zł, zapis po stronie debetowej, a z drugiej strony kupiliśmy to na kredyt kupiecki, czyli z odroczonym terminem płatności. W związku z tym mamy tutaj zwiększenie stanu zobowiązań poprzez zapis po stronie kredytowej na koncie rozrachunki z dostawcami. Czyli tak naprawdę mamy zwiększenie stanu aktywów z jednej strony, środki trwałe i źródeł finansowania z drugiej strony. Czyli zwiększamy i aktywa, i pasywa. Czyli jest to ta operacja typ trzeci, zwiększająca stan aktywów i pasywów. I ostatnia operacja w ramach tego przykładu dotycząca kosztu energii elektrycznej. Tu z jednej strony mamy konto pasywne, rozrachunki z dostawcami, bo mamy tutaj do czynienia z zobowiązaniem wobec dostawcy, zapis po stronie kredytowej, czyli zwiększenie tych pasywów. Ale z drugiej strony mamy do czynienia z kątem kosztowym, czyli mamy tu do czynienia z wynikiem finansowym, z operacją, która wpływa na wynik finansowy, czyli ten typ piąty, który ja tam dodałam w tym zestawieniu.